Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Poczewo. Proszę Was. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dodam jedynie, że ten plan gospodarki niskoemisyjnej to jest tak naprawdę dokument, który pozwoli nam złożyć do Narodowego Funduszu wniosek o dotację, no, tak naprawdę program prokonsumencki. Czyli tak, jednymi słowy, całość zadań w tym planie gospodarki niskoemisyjnej będzie wpisywało z ograniczeniem emisyjności spalin, z pieców stałych i tym podobnych rzeczy. Podzielony jest ten program cały, jest wpisany do wieloletniego planu finansowego, rozbity powiedzmy na 2 lata, na 2016-2017 rok. W tych 2 latach planujemy wykonać termomodernizację wszystkich budynków użyteczności publicznej, czyli wszystkich tych, które wystarczy się tak naprawdę pieniędzy. I gro większości finansów będzie przekierowane dla konsumentów, dla mieszkańców gminy Poczewo, chociażby na kolektory słoneczne, panele słoneczne. Tutaj z lekkim zaciskiem wiemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na fotowoltaikę. Pompy ciepła też również są prokonsumenckie i proekologiczne, więc też myślę, że tutaj można by wnioskować. Dokładnych etycznych my jeszcze jako tak nie znamy, bo nie mamy jeszcze, nie można składać wniosków. Ale od przyszłego roku szacujemy, czy planujemy, że do końca pierwszego kwartału 2016 roku będziemy mogli składać już o wnioski od mieszkańców. Wszystko to będzie uregulowane, w sensie każdym mieszkańcem wnioskującym będzie podpisana odpowiednia umowa, będziemy nawet oczekiwali na wpłatę od danego mieszkańca, ponieważ dana inwestycja tutaj, powiedzmy, jeżeli pomijam budynki użyteczności publicznej, ale jeżeli chodzi o konsumentów, będzie finansowanie z 3 stron. Urząd, Narodowy Fundusz i właśnie osoba głównie zainteresowana. Będziemy musieli tak zrobić, że będziemy oczekiwali wpłaty, pełnej wpłaty od osoby zainteresowanej, przez co zostaną później my procedurę uruchomimy, dofinansowującą. My jako gmina, powiedzmy, nie finansujemy na prywatnej gruncie rzeczy, mówię o panelu, pompie czy tam zewnętrznych jakichś tam donatach, tylko przygotowanie, tym bardziej naszym jest przygotowanie całej procedury, całej inwestycji, też na przykład własnej podgminy. Mówię, Państwo jako konsumenta będą mogli składać wnioski, to będzie bardzo fajny program prokonsumencki, proekologiczny, jeżeli chodzi o budynki, użyteczności publicznej, bo myślę również tutaj w pierwszej kolejności budynku urzędu gminy, w samym budynku, no budynek użyteczności to również świetlice. Więc to też na to w całej, powiedzmy, puli, pakiecie jest na termomodernizację budynku użyteczności publicznej, to jest 500 000 około na prokonsumencki plan te dofinansowania do ekologicznych zestawów, to jest ponad 1 000 000 zł. Rozbitych na 2 lata. Urząd Gminy w ładnym własnym Urzędu Gminy to jest 130 000, wpisane w wieloletnim planie finansowym, powiększonym odpowiednio o dotacje od konsumentów. Czyli my tak naprawdę, brzydko powiem, kolokwialnie wkładamy 130 000, możliwe, że uzyskamy, czy jeżeli wszyscy się zgodzą i wszyscy wpłacą odpowiednie tam kwoty, to wyciągniemy tą kolokwializm, wyciągniemy 1,5 miliona na temat modernizacji i dofinansowania do tych instalacji elektronicznych. Jeżeli ktoś by chciał być zainteresowany, jeżeli sam dokument, wersja elektroniczna jest dostępna głównie po 15, bez problemu nagle pojawić na maila jakkolwiek, także tylko sygnał i oczywiście przekażemy. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pani Rada Lema. To tam sobie wygląda takie miejsca chronione, tak? Jak bydmy, czy cisy, tutaj. To ja chciałam tylko nadmienić, że nie mamy bukowskiej wąwozy, tylko brakowskiej wąwozy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę o szczęście. Uchwały. Uchwała Rady Gminy Poczewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poczewo.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 oraz punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się do realizacji planu wydatki niskoemisyjnej dla gminy Choczewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Choczewo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. 14. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała przyjęta. Przechodzimy do punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Choczewo. Proszę pana. Plan założeń to tak, też nic innego jak powiązane z planem gospodarki niskoemisyjnej. W 2007 roku gmina Choczewo przyjęła uchwałę przystąpienie do takiego planu założeń. Według tego co 3 lata jesteśmy zobligowani na aktualizację tego planu i teraz wypada właśnie ten okres, to jest tylko i wyłącznie aktualizacja. Nie narzuca w żaden sposób zmianę mieszkańców, zmianę jakichkolwiek źródła zaopatrzenia ciepła, co się pewnie stało, czy gazowe, innych rzeczy. Ten projekt założył, to jest tylko i wyłącznie określające możliwości i zapotrzebowanie na energię cieplną, elektryczną gminy Choczewo. Tak naprawdę Narodowy Fundusz Przeprowadzenia czy jakieś inne nad instytucje, powiedzmy, które by chciały wiedzieć, co się dzieje, w którą stronę gmina szła, jakie mamy rezerwy energetyczne. Tylko i wyłącznie aktualizacja w tym momencie. Projekt na 15 lat. To wszystko. Dziękuję. Otwieram dyskusję.